Ja się nazywam Agnieszka Kloch, tak jak mówił program, pracuję w Zakładzie Ekologii Wydziału Biologii. Z góry przepraszam za dziwne dźwięki, jakie mogę się wydawać, ale dziecko przyniosło ze żłobka przeziębienie. Dziecku przeszło po 3 dniach, u mnie mija 3. tydzień i przyjść nie chce, więc postaram się mówić głośno. Gdyby było za cicho, to może można się jeszcze przesiąść, dobra? Dobrze. Będę mówić, tak jak głosił tytuł, o diecie człowieka z punktu widzenia biologii ewolucyjnej. Nie jestem dietetykiem, nie jestem lekarzem i w żaden sposób nie mogę odpowiedzieć Państwu na pytanie, jaka dieta jest właściwa, albo jak należy się odżywiać, żeby dożyć 100 lat. Tutaj proszę się zwrócić do odpowiednich profesjonalistów. Mogę natomiast powiedzieć, jak pewne przekonania, które w naszym społeczeństwie funkcjonują na temat diety, na ile one są rozsądne lub nierozsądne z punktu widzenia biologii ewolucyjnej i tego, co wiemy o historii człowieka. W związku z tym, jeżeli będzie tutaj jakakolwiek krytyka, proszę, żeby było to jasne, że nie jest to krytyka niczyjego wyboru diety jako sposobu życia czy sposobu na polepszenie swojego dobrostanu. Co najwyżej jest to krytyka pewnych twierdzeń na temat określonej diety, a nie określonego stylu życia. Dlaczego w ogóle o tym mówię i skąd się wziął ten pomysł? Ponieważ być może Państwo też zauważyli, że od pewnego czasu dieta, czy w sposób, w jaki się odżywiamy, przeszedł od tego, że jedzenie ma nam dostarczać substancji odżywczych, do filozofii stylu życia, a wręcz momentami jakiejś takiej niemalże religijnej czci. W związku z tym w internecie można przeczytać, jak mięsożercy walczą z wegetarianami, ci, którzy nie wiem, tam jedzą mleko z tymi, co nie jedzą mleka, ci, co jedzą gluten z tymi, co nie jedzą glutenu i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma mnóstwo argumentów i moje wystąpienie tutaj jest dyskusją z tymi argumentami, a nie z wyborami, których te osoby dokonują. I żeby wszystko było jasne, jeszcze musimy zacząć od tego, czym jest biologia ewolucyjna, czy czym jest ewolucja. Ze szkoły zwykle kojarzy nam się takie hasło, ze szkoły albo z mediów, że Darwin wymyślił takie hasło, przeżycie najlepiej przystosowanych i że w teorii ewolucji chodzi właśnie o to, czyli że przeżywa najlepszy lub też kojarzy się to nam z historią życia na Ziemi. Jeśli chodzi o historię życia na Ziemi, jest to prawda, ale nie do końca. To znaczy, historia życia na Ziemi nie może być przetestowana, w związku z tym nie jest obszarem biologii eksperymentalnej, to jest raczej domena paleontologii, bo nie mamy drugiej Ziemi, żeby na przykład zrobić na niej eksperyment, coś w niej zmienić, puścić ewolucję i zobaczyć, co wyjdzie, czy będą dinozaury, czy może coś innego. Możemy natomiast testować różne zmiany, które zachodzą dużo szybciej na niższym poziomie. Na przykład możemy zobaczyć, czy jeżeli będziemy, nie wiem, karmić jakieś zwierzę karmą, która jest bardziej twarda, to czy po pewnym czasie, nie wiem, stwardnieją mu tutaj jakieś tam struktury na twarzy, tak? To by była taka krótka zmiana, którą możemy sprawdzić eksperymentalnie i tym w przeciwieństwie do paleontologii zajmuje się biologia ewolucyjna. Jeszcze jedna rzecz, Darwin nie mówił, że przeżywają, znaczy dobrze, tak jest napisane u Darwina, że przeżywają najlepiej dostosowani, ale lepiej by było powiedzieć, że przeżywają najmniej niedostosowani. Czyli nie chodzi o to, żeby być najlepszym. Chodzi o to, żeby być najmniej beznadziejnym. Kiedyś w którymś Asterixie, tylko ja zawsze o tym mówię i nigdy nie mogę znaleźć tego akurat tej ramki z komiksu, ale tam była taka scena, jak Cezar ogłaszał igrzyska i mówił, i niech wygra najmniejszy niedojda. I o to dokładnie chodzi. W ewolucji nie wygrywa najlepszy, wygrywa najmniejszy niedojda. Wystarczy, że się trochę mniejszym od wszystkich innych, którzy są już strasznie beznadziejni. W skrócie, teorię ewolucji współczesną można streścić w takich 3 punktach. 4. Rodzi się więcej osobników, niż jest w stanie przeżyć. Dlatego jest konkurencja i dlatego jest, no nie wszyscy mogą przeżyć, bo są jakieś ograniczone zasoby. Te osobniki się różnią. I te różnice wpływają na przeżywalność.
Czyli na przykład jeżeli mamy twardy pokarm, to te zwierzęta, które będą miały twardszy dziób, czy będą posiadały jakieś narzędzia, które potrafią, pomogą im się do tego pokarmu dostać, wygrywają, ale jeżeli na przykład, nie wiem, trzeba za pokarmem ganiać, to twardy dziób się na nic nie zda, tak? W związku z tym warunki środowiska, ja tutaj to przedstawiłam jako te warunki środowiska, czyli selekcję, czyli dobór naturalny, jako takie, to chyba podpowiem dziecka, takie no sitko można powiedzieć, tak? Selektor, tak, że musimy do tego dopasować tą naszą zmienność. Ci, co się zmienią, znaczy zmniejszą tutaj, zmieszczą się w tą dziurkę, przechodzą do następnego pokolenia. Ci to nie pasują, chociażby byli, nie wiem, jak doskonale przystosowani, ale jak są przystosowani na przykład do innych warunków, no to przykro mi, nie przechodzą do następnego pokolenia. No i oczywiście, żeby to się mogło toczyć, te różnice między osobnikami muszą być odziedziczalne, czyli są kodowane genetycznie, tak. Nieważne, ile książek bym przeczytała w życiu, tego w genach swojemu dziecku nie przekażę, tak? Czyli to jest cecha już pozagenowa, czyli tego dostosowania, na przykład dlatego dzieci nie rodzą się z naszym doświadczeniem, tylko muszą sobie nabyć własne, tego nie dziedziczymy, to działa tylko na tych cechach, które są kodowane. No dobrze, to w końcu chodźmy do tej diety. Proszę Państwa, co Państwo jedli dzisiaj na śniadanie? Pytam poważnie. Mamy cztery obrazki, takie mi przyszły do głowy najbardziej pospolite śniadania, czy takie, które można najczęściej spotkać. Jakieś tam jajka sadzone, owsianka, kanapki lub też tak zwane śniadanie kontynentalne, czyli croissanty z jakimś rzemem. Proszę bardzo, ja jadłam owsiankę, kto jadł jeszcze owsiankę? Super. A na przykład kanapki? A czy jest ktoś, kto wypada poza te kategorie? Na przykład zjadł, nie wiem, wczorajszą pizzę, tak, na śniadanie. Jakby się Państwo teraz nie patrzyli na mnie, tylko popatrzyli na siebie, to z tych podnoszących się rąk można zobaczyć, że już wśród nas, nie wiem ile nas tutaj siedzi, może 60 osób, różnorodność pokarmu jest bardzo duża. A pamiętajmy o tym, że my jesteśmy ludźmi w większości z jednej kultury, z jednej strefy geograficznej, z kraju, który powiedzmy nie jest na tyle rozległy geograficznie, żeby były tutaj jakieś diametralnie różne zwyczaje żywieniowe. Zwłaszcza tych, którzy powiedzieli, że nie pasują do tej grupy, można by pytać, co jedli, i już z tego samego przykładu byśmy nazbierali bardzo dużo możliwości dotyczących tylko jednego posiłku pod tytułem śniadanie. A czy na przykład, jakbym pytała dalej, a czy jak jemy śniadanie w weekend, to czy one jest takie same? A co jemy na obiad, tak? Czyli już tutaj pytanie, jaka jest dieta człowieka, pokazuje, że odpowiedź na nie jest po prostu trudna, bo nawet gdyby każdy sobie chciał odpowiedzieć na pytanie, dobrze, to jaka jest moja dieta? No generalnie to na przykład nie jem mięsa, ale czasem, jak nie ma nic innego, tak, to się zdarzy. Albo generalnie nie jem słodyczy, ale tylko jak moja babcia zrobi ciastko, to wtedy jem, tak? W związku z tym nawet zdefiniowanie własnej diety jest trudne, a co dopiero tak ogólnie pytanie, jak pytanie o dietę człowieka. Przecież my nie jesteśmy sami, my jesteśmy w Europie. W Europie, jak Państwo podróżują, wiemy, że są różne kuchnie, a Europa to nie jest cały świat, tak? I w biologii dietą nazywamy sposób odżywiania się, może to nie jest jakieś bardzo jasne, nie powiedziałam tego od samego początku, czyli na przykład mówimy na przykład o diecie zwierząt drapieżnych albo o diecie wilków, czyli mając na myśli różne pokarmy, całe spektrum pożywienia, które takie zwierzę przyswaja. Natomiast w takim rozumieniu popularnym dieta zwykle oznacza sposób na schudnięcie, czyli zwykle według dietetyków to się tam nazywa chyba dietą restrykcyjną czy dietą leczniczą. Tutaj nie będę w to wchodzić, bo to jest zupełnie nie mój obszar. I jeszcze wprowadzę taki termin, który chyba nie ma dobrego tłumaczenia. Po angielsku się nazywa fat diet, nie fat przez ty na końcu, tylko fad, czyli taka dieta celebrytka, taka dieta, która jest w modzie, bo gdzieś tam jakaś osoba, czy pojawia się jakaś książka, która powoduje, że nagle wszyscy się tą dietą zachwycają i nie zastanawiają się za bardzo jakby nad jej sensownością. Nie mówię, że to może być złe z punktu widzenia dietetycznego, na przykład takim przykładem, o którym będę mówić za chwilę, jest dieta paleo, na pewno Państwo słyszeli, prawda? Nie? No to zaraz powiem, o co chodzi. Albo na przykład bezglutenowość. Jak ja byłam mała, to bezglutenowe to były tylko niektóre dzieci, na które tam wszyscy patrzyli. No, była to jakaś taka przypadłość, która się zdarzała rzadko. Minęło trochę lat i nagle co druga osoba jest bezglutenowa. Tak? I tutaj
mamy pomieszanie pewnych rzeczy, to znaczy tego, że są ludzie z faktyczną przypadłością i tego, że są ludzie, którzy są bezglutenowi, bo tak jest modnie na przykład, tak? Jeszcze będziemy o tym mówić. I tutaj chciałam z punktu widzenia biologii ewolucyjnej, tak jak powiedziałam na początku, odnieść się do różnych takich argumentów i do różnych takich no, pseudonaukowych, nazwijmy to, pomysłów stojących za tymi takimi dietami celebrytkami. Jakby zupełnie nie ingerując w to, czy nie dyskutując tego, na ile one są dobre jako sposób odżywiania się taki z dietetycznego punktu widzenia, tylko czy sens ma to, jak ich zwolennicy argumentują ich dobroczynność. Pierwszy argument, którym chciałabym się zająć, to jest taka dyskusja, czy człowiek jest mięsożercą, czy wegetarianinem. To znaczy, że wegetarianie mają bardzo duży zbiór argumentów, że mięso jest generalnie absolutnie trujące i nie powinno się go jeść. Z kolei zwolennicy bewsztyków czy bekonu będą mieli równie dużo argumentów, że jak człowiek się przestawi na dietę roślinną, to umrze natychmiast i to jeszcze w męczarniach. Tak? Każdy kiedyś pewnie zaglądał do internetu albo jest sam zwolennikiem którejś z tych opcji lub też ma jakiegoś znajomego, który jest zwolennikiem jednej lub drugiej opcji. No nie będę tego powtarzać, tak? Moglibyśmy sobie tutaj dyskutować bardzo długo. No dobrze, no to co robi biolog, a zwłaszcza biolog ewolucyjny? No patrzy na to, jak jesteśmy zbudowani. Z reguły jest tak, że struktura jest związana z funkcją. Popatrzmy więc na strukturę. No co my tutaj mamy? No wiemy, jak wygląda przewód pokarmowy, tak? Mamy, no tutaj dobrze, nie ma górnej części, czyli otworu gębowego, tak przełyku, tutaj mamy żołądek, dwunastnica, jelito cienkie, potem jelito grube i koniec, tak? Czyli jedzenie wchodzi, jedzenie wychodzi, po drodze coś tam jest absorbowane. Wiemy z grubsza, jak to działa, tak? Każdy z nas używa tego urządzenia kilka razy dziennie co najmniej. Jeżeli sobie porównamy przewód pokarmowy człowieka tutaj w takiej formie narysowanej, powiedzmy rozciągniętej, z przewodami pokarmowymi innych zwierząt, ograniczmy się tutaj tylko do ssaków i to do niektórych, co widzimy? Jeśli chodzi o, czyli tak, tutaj będzie żołądek, jelito cienkie i to takie to jest jelito grube. Co widzimy? Przewód pokarmowy drapieżników, takich jak pies, jest zdecydowanie krótszy. Może tego na tym rysunku nie widać tak wyraźnie, ale jeżeli ktoś kiedykolwiek, nie wiem, widział obraz sekcyjny albo sobie popatrzył, no tutaj musimy przeskalować jakby na różnicę wielkości tych zwierząt, w sensie człowiek też zwierzę, ale przy zachowaniu tych proporcji po prostu tam no, w takim psie czy w takim wilku tam tych jelit jest krótko, ponieważ one faktycznie jedzą dietę prawie wyłącznie mięsożerną, znaczy mięsożerną, no złożoną z mięsa, w związku z tym mięso się dobrze przyswaja. Z drugiej strony, jak popatrzymy na roślinożerców, to mamy no, kilka możliwych rozwiązań, ale takie dwa najbardziej pospolite, to jest takie jak u przeżuwaczy, czyli bardzo długie jelita, kilka żołądków, wiemy, krowa ma cztery, to chyba każdy wie ze szkoły, i jeszcze dosyć długie jelito grube, te wielkie żołądki u krowy. Państwo, ktoś kiedyś widział, jak to wygląda wewnątrz krowy? Ten podstawowy żołądek, w którym krowa magazynuje, znaczy trawa trafia, to on jest taki, o, taki on jest. Więc krowa jest tak naprawdę takim wielkim zbiornikiem na trawę, który później, zresztą nie krowa, tylko bakterie, które tam żyją, przerabiają na cokolwiek jadalnego. Zresztą przeżuwacze dlatego właściwie one nic innego nie robią, tylko jedzą, bo one muszą w kółko przeżuwać, tak? Bo one przeżuwają tam, najpierw zbierają tą trawę, potem tam im się cofa, rozcierają to jeszcze raz i to idzie do tych kolejnych żołądków. U konia jest inny system, takim funkcje tych żołądków, czyli tam, gdzie żyją mikroorganizmy, które trawią pokarm roślinny, jest jelito ślepe, właściwie nieistniejące u człowieka. Tak, jelito ślepe to u nas to jest wyrostek robaczkowy, to można go mieć wyciętego i w ogóle jakby nie zwrócić na to uwagi. Natomiast najbliżej naszemu przewodowi pokarmowemu jest do czegoś, co jest pośrodku pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, czyli jest to przewód pokarmowy wszystkożercy. On jest trochę dłuższy niż taki drapieżniczy, zwłaszcza ma rozbudowane tutaj jelito grube. Nie ma jelita ślepego, czyli tego takiego, gdzie zachodzi fermentacja z użyciem bakterii. No i takim przykładem takiego zwierzęcia jest na przykład świnia. Czyli, że może zarówno przyswajać i żyć na pokarmie
mięsnym, jak i na pokarmie pochodzenia roślinnego. Druga rzecz, na którą w anatomii porównawczej zawsze patrzymy, to jest uzębienie. Właściwie uzębienie to jest taki element ssaka, który wyewoluował ściśle do pełnienia określonej funkcji. Czy też jego wygląd jest konsekwencją jakiejś funkcji. No jak wyglądają ludzkie zęby, to też każdy wie, tak? Co najmniej raz w życiu pewnie mył zęby, widział się w lusterku. Proszę zwrócić uwagę, że zęby naszych najbliższych krewnych to jest szympans. Szympans nie jest dużą małpą, szympans jest taki. Te kły są imponujące w porównaniu z tym, co jest u człowieka, tak? A szympansy są, nie polują, one są roślinożerne. Typowy roślinożerca, czyli przeżuwacz, w ogóle nie ma zredukowane tutaj siekacze. Zwykle są tylko dolne siekacze, górnych siekaczy nie ma, w ogóle nie ma kłów, natomiast jest rozbudowana ta część do rozcierania pokarmów. No, zęby drapieżnika, tak, to każdy też kiedyś w życiu raz co najmniej zajrzał jakiemuś psu lub kotu w paszczę. Wiemy, jak te zęby wyglądają, one są ostre, natomiast kompletnie nie nadają się do przeżuwania. Mój kot na przykład jeden ma tak, że on w ogóle chrupki, które je, to on ich nie gryzie, tylko je tak wciąga. Tak? No, każdy pewnie też by mógł o znajomych zwierzakach opowiedzieć różne historyjki, ale generalnie psy nie przeżuwają, to wiemy, tak? Koty też zwykle tego nie robią. Znaczy, przepraszam, przeżuwają, ale rzeczy niejadalne, kapcie, tak i tak dalej, ale jedzenia raczej nie. No i w końcu mamy świnie. Te zęby tutaj. Wyglądają znajomo, co? Ta część. Może nie są tak eleganckie jak te tutaj. No oczywiście ze względu na wydłużony pysk jest ta przerwa, której nie ma u człowieka, ale znowu nasze uzębienie gdzieś by było tutaj najbliższe. Swoją drogą świnia jest jednym ze zwierząt, które mają pełne uzębienie, czyli pełen garnitur wszystkich zębów, których jest w sumie 44. To tak na marginesie. Czyli podsumowując tą część, gdybyśmy chcieli patrzeć tylko na anatomię, to człowiek nie jest ani ścisłym mięsożercą, ani ścisłym roślinożercą. Nazywamy to w ekologii wszystkożercą, to znaczy, że ma zdolność przeżycia na bardzo szerokim spektrum pokarmów. No i co dalej? Tak, w toku ewolucji zaraz zobaczymy, że z tego spektrum czasami dochodziło do różnych zawężeń w zależności od warunków środowiska. I tutaj już się odwoływałam do diety paleo, dlatego będę o niej mówić, że to jest taki pomysł, który jakby najbardziej czerpie z ewolucji człowieka. Pomysł jest taki, że ponieważ ludzie, epoka, w której ludzie powstali i był początek ewolucji człowieka, nazywa się paleolitem. I założenie jest takie, że skoro ludzie wyewoluowali w takich warunkach, to są do tych warunków najlepiej przystosowani. W związku z tym, żeby być zdrowi, to powinniśmy tak jeść, zwłaszcza, że ci ludzie tacy z kamienia, z epoki kamiennej, nie chorowali na choroby, które nękają nas dzisiaj, czyli nie było cukrzycy, nie było chorób układu krążenia. I zwolenników diety paleo jest dużo. Założenie jest takie, że je się głównie mięso i warzywa i owoce, nie je się w ogóle produktów mącznych. Tutaj to zdjęcie, które zresztą jest z internetu, nie jest najlepsze, bo tutaj jest butelka z olejem. No, żeby mieć olej, to zrobić olej, to już trzeba mieć jakąś jednak technologię. Olej nie rośnie na sawannie, bo tu jest takie założenie. Je się tam jeszcze jajka, coś takiego. I założenie jest takie, że w ogóle wszystkie, większość rzeczy, które nas nękają, już u takich skrajnych zwolenników, że całe zło, które jest, to jest dlatego, że nie stosujemy diety paleolitycznej. I czy to jest sensowne, czy nie z punktu widzenia dietetycznego, trzeba zapytać fachowca. Natomiast ja powiem, na ile takie twierdzenia są sensowne z punktu widzenia tego, co wiemy o ewolucji człowieka. No więc pierwsze to musimy sobie powiedzieć, czym jest paleolit. Tutaj jeden kwadracik to jest 10 tysięcy lat, tak mniej więcej. Paleolitem nazywamy epokę od pojawienia się pierwszych hominidów, czyli nawet nie homo sapiens, nie naszego gatunku, 2,6 miliona lat temu, do początku neolitu, czyli początku rolnictwa, czyli 10 tysięcy lat temu. Czyli 2,5 miliona lat ewolucji różnych gatunków człowiekowatych. Nasz własny gatunek, homo sapiens, pojawił się w Afryce około 200 tysięcy lat temu. Okej, dobrze, czyli 190, odliczając neolit, tysięcy lat, to jest
paleolit. No i pierwsze pytanie, o który okres chodzi zwolennikom diety paleo? Czy wtedy, kiedy człowiek powstawał jako gatunek, czy na przykład wtedy, kiedy wyszedł już 50 tysięcy lat temu z Europy, z Afryki i rozszedł się na inne kontynenty? Czyli sama nazwa, tak, dieta epoki kamiennej czy dieta paleo, już tutaj jest pewne uproszczenie, no bo jak widzimy, ten okres jest strasznie długi. Dla naszych dalszych rozważań przyda się znajomość tego, jak ludzie, skąd się wzięli ludzie na świecie, tak, wzięli się z Afryki tutaj. I z tego miejsca około 50-60 tysięcy lat temu rozeszli się na resztę kontynentów. To są badania z 2017 roku, oczywiście oparte o dane genetyczne, już nie tylko o dane kopalne. Jak Państwo być może słyszeli, chyba w zeszłym roku pojawiły się doniesienia o skamieniałościach człowieka naszego gatunku Homo sapiens, nie neandertalczyków, z około tam prawie 200 tysięcy lat z Europy, ale taka jakby kolonizacja, która się utrzymała, to jest około 50-60 tysięcy lat temu. Czyli ludzie przeszli do Europy, tutaj przez Bliski Wschód, czyli tam, gdzie zaczęły się pierwsze cywilizacje, ale to później. Później wędrowali przez Azję. Tutaj były dwie fale na północ i na południe, przez most Beringa do Ameryki. I w tej chwili wydaje się prawie pewne, że kiedyś myślano, że ludzie do Ameryki Południowej dotarli w ten sposób, czyli przeszli całe Ameryki. Teraz wiemy, że były też takie kolonizacje między 3 a 5 tysięcy lat temu z tej strony, to znaczy przez Polinezję. Tutaj proszę to sobie zapamiętać, bo jeszcze nam to się przyda. Ludzie, którzy, to też taka dygresja, ale to muszę ją, znaczy lubię ją mówić, to znaczy, że ludzie, którzy wędrowali, wyszli z Europy, znaczy z Afryki do Europy, krzyżowali się z innymi gatunkami hominidów, które już tam były wcześniej. Czyli tutaj był neandertalczyk, homo sapiens neandertalis, my jesteśmy homo sapiens sapiens, czyli inny podgatunek. Tutaj denisowiańczyk, czyli homo sapiens denisowian. I każdy z nas, kto nie jest rdzennym Afrykańczykiem, ma domieszki innych ras ludzi. Jaki jest z tego morał? Jedynie ludzie czyści rasowo to są rdzenni mieszkańcy z Afryki. Lubię to bardzo dawać jako przykład, jak wspieranie pewnych różnych teorii niebiologicznych wiedzą biologiczną czasem może prowadzić na manowce. I co tam się działo w tym paleolicie? Przede wszystkim, znaczy ludzie żyli w takiej, tu chyba być może już się pojawiło to sformułowanie, w takich kulturach chłopców zbieraczy i wielkość populacji była bardzo mała. Tutaj jest 10 tysięcy lat temu, czyli początek rolnictwa, ale tutaj byśmy mieli taką prostą, bardzo długą linię, tych 200 tysięcy lat nie narysowałam, bo by mi się wykres nie zmieścił, ale przyjmuje się, że wtedy wielkość populacji na całym świecie utrzymywała się na poziomie około 100 tysięcy. To jest niezbyt, takiej średniej wielkości miasto obecnie, tak? Ktoś mi podpowie, kto co ma 100 tysięcy, nie wiem, Rzeszów na przykład? W każdym razie byłaby to cała populacja, cała ludzkość na całej Ziemi. Dzisiaj mamy 6 miliardów, tak? Wtedy przez cały paleolit w takim układzie ekologicznym, czyli na przykład tylko w społecznościach zbieracko-łowieckich było się w stanie utrzymać około 100 tysięcy. Natomiast efektywna wielkość populacji to jest taki parametr ekologiczny, który mówi ile ludzi, czyli ile osobników składa się na pulę genową, czyli ile po prostu się rozmnaża, czyli widzimy, że to jest 10 razy mniej, tak? Czyli że w to 100 tysięcy wchodziła gigantyczna śmiertelność. Dopiero później nastąpił skok liczebności, ale tutaj odbiegamy za bardzo od paleolitu. Skąd wiemy, co ci ludzie jedli? No troszkę można wnioskować na podstawie skamieniałości. To znaczy, jeżeli mamy jaskinię, w której są szczątki ludzi i obok tych szczątków są szczątki zwierząt, jeszcze te szczątki zwierząt noszą jakieś ślady obróbki,
To jest jakieś wskazanie. Natomiast tutaj chciałam pokazać, jak w grę wchodzą najnowsze technologie. W tej chwili potrafimy dość dobrze sekwencjonować zarówno DNA z mikroorganizmów, jak i jeszcze z mikroorganizmów kopalnych. I tu jest praca, która się pokazała 2 lata temu w czasopiśmie Nature, gdzie zrobiono analizę kamienia nazębnego, akurat w tym przypadku neandertalczyków, ale dalej mówimy o diecie paleo, czyli tego, co oni jedli. I widzimy, że w dwóch, to są 2 stanowiska, jedno jest w Belgii, drugie jest w północnej Hiszpanii. Tutaj w północnej, znaczy w Belgii głównie znaleziono w tym kamieniu ślady DNA owiec i takich, jak one się nazywają? Nosorożców właśnie, bo rinoceros mi nazwa utkwiła, przepraszam, tych włochatych oraz pewnych grzybów. Natomiast tutaj na południu w ogóle nie było śladów dużych zwierząt roślinożernych, czyli prawie w ogóle nie było mięsa, natomiast były znowu te grzyby, były różne mchy, były produkty roślinne, to jest sosna, bo na przykład jedzono nasiona sosen. Czyli już widzimy, że w tym paleolicie, jeszcze w podobnym okresie, różnica pomiędzy 2 obszarami była diametralna. Tak, jedni byli mięsożercami, drudzy byli praktycznie wegetarianinami. W tej samej pracy zbadano też mikroflorę jamy ustnej, którą tutaj jest podział na różnego rodzaju taksony bakteryjne. Porównajmy tylko kolory. Widzimy, że dieta neandertalczyków w ogóle w sumie jest gdzieś po środku pomiędzy tym, co ludzie jedzą dzisiaj, a tym, jaka jest współczesna dieta szympansów, ale na przykład widzimy, że z kolei tutaj ten zielony fragment flory bakteryjnej jest zupełnie odmienny. I zrobiono jeszcze jedno porównanie, gdzie te genetyczne ślady ich diety zestawiono z analogicznymi śladami ze współczesnych populacji. Tutaj mamy człowieka współczesnego, tu są różne populacje, nie współczesnych, tylko też człowiek współczesny, natomiast tu są historyczne populacje rolników, czyli tych pierwszych rolników, łowców, zbieraczy, czyli takich społeczności podobnych do niektórych dzisiejszych plemion afrykańskich. I tutaj ja to przetłumaczam jako tylko zbieracze, bo rozumiem, że tutaj ten aspekt polowania jest mniej wyrażony. Tutaj też grupuje się szympans, tak? I widzimy, że tutaj to jest jedno z tych stanowisk, to z Belgii, które się grupuje, czyli jest bardzo podobne do społeczności łowiecko-zbierackich. Natomiast te z Hiszpanii bardzo przypominają takich zbieraczy, którzy żerowali w podobny sposób, czy też odżywiali się jak dzisiejsze szympansy, czyli mniej polowali, a bardziej zbierali. Jaki jest z tego morał? Znaczy, tego rodzaju badań w tej chwili jest dość dużo. Co z tego wynika? Wynika z tego, że już w tym paleolicie, nawet jeżeli sobie te tam 2 miliony lat zawęzimy do jakiegoś wąskiego okienka, w zależności od tego, gdzie ludzie żyli, jedli coś innego. No i wydaje się to nam oczywiste, tak? Bo jak na przykład żyjemy nad morzem, to będziemy jedli ryby. Jak ktoś żyje w górach, no to nie będzie jadł ryb morskich, bo skąd je weźmie, tak? Nie było wtedy nie wiem, supermarketu, żeby tam dowozili, tak jak nam tak dowożą w tej chwili z różnych stron świata. Czyli można powiedzieć, że już wtedy dieta człowieka kształtowała się trochę pod wpływem pragmatyzmu, to znaczy je się po prostu to, do czego jest najbliżej i to, co w danym rejonie jest osiągalne. No i znowu, tutaj zwolennicy diety paleo, tej takiej nieprawdziwej, tylko tej takiej internetowej, oni tam bardzo dużo mówią o zaletach jedzenia mięsa w różnych formach. Widzimy, można zadać pytanie, dobrze, ale w którym miejscu na świecie, tak? Bo widzimy, że już wtedy były populacje, gdzie to mięso było trudno dostępne, w związku z tym dieta się opiera na czym innym. I dochodzimy do absolutnego przełomu w historii człowieka. Około 10 tysięcy lat temu, tutaj są daty w różnych rejonach świata, człowiek przeszedł z takich, znaczy człowiek, może wiele społeczności przeszło z takich kultur łowiecko-zbierackich w stronę upraw. Wiąże się to z udomowieniem
roślin i zwierząt troszkę później. Takim pierwszym źródłem to się nazywa żyzny półksiężyc, Mezopotamia, czyli dzisiejszy Iran i Irak. Być może pamiętamy to z książek od historii. Pierwsze miasta, tutaj się to zaczęło około 11 tysięcy lat temu i w tym regionie świata udomowiono zboża. Natomiast w innych regionach niezależnie także zaczęto udomawiać różnego rodzaju rośliny, które tam akurat były. Na przykład tutaj w dzisiejszej Indonezji to były banany i taro. Taro musiałam sprawdzić, co to jest na potrzeby tego wykładu. Jest to jakaś niemająca nazwę taka roślina bulwiasta, która po prostu tam rośnie i dawała się uprawiać. W Chinach oczywiście ryż, ziemniaki, maniok czy kukurydza w Amerykach. Czyli nie było to tak, że rolnictwo powstało tylko raz tutaj się rozprzestrzeniło po świecie. Powstało w wielu punktach i było to, jeżeli przyjmiemy, że to było 11 tysięcy lat temu, tak jak w Europie, mówmy o naszej populacji, przyjmując średni czas pokolenia 20 lat, a prawdopodobnie na początku te pokolenia były krótsze, bo nawet dzisiaj, tak, znaczy dzisiaj 20 lat to jest mało, ale podejrzewam, że w prehistorii jednak było to dużo wcześniej. Ale przyjmijmy 20 lat, daje 550 pokoleń. Zwolennicy diety paleo właśnie mówią, że człowiek się dostosował do tego, co było w paleolicie i troszkę zapominają o tym, że od paleolitu potem był neolit i od tego czasu minęło jeszcze 10 tysięcy lat i człowiek nie przestał ewoluować, tak? Dalej odpowiadał na czynniki środowiskowe. Mieliśmy na to 550 pokoleń, żeby się dostosować do zmiany pokarmu, czyli do zmiany pokarmu z tego pokarmu łowiecko-zbierackiego do pokarmu pochodzącego z uprawy. Dla porównania, przyjmując ten sam przelicznik od czasów Mieszka, a to było bardzo dawno temu, jak sobie o tym pomyślimy, minęło zaledwie 50 pokoleń. Swoją drogą wcale nie było tak, że przejście na gospodarkę, przejście do rolnictwa miało same pozytywne skutki, bo na przykład się okazało, że ponieważ była mniejsza różnorodność pokarmu, to generalnie ludzie stali się słabiej odżywieni. Są z zapisu kopalnego czy archeologicznego wynika, że ci ludzie byli w dużo gorszej kondycji niż łowcy zbieracze z analogicznego okresu. Ale właśnie nie mieli i co więcej zaczęli jeszcze chorować na te tak zwane, to co dzisiaj nazywamy chorobami cywilizacyjnymi, czyli cukrzycę, choroby serca i tak dalej. Trochę jest tak, że ci na to nie chorowali, bo często nie dożywali takiego wieku, w którym takie choroby mogą się pojawić, więc trudno powiedzieć, czy jest to efekt diety, czy to jest po prostu efekt środowiska, w którym żyli. Ale to, co jest najważniejszą różnicą, to że gospodarka łowiecko-zbieracka pozwala tylko i wyłącznie na utrzymanie małych grup, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, może kilkaset, i taka grupa musi mieć bardzo duże terytorium. W związku z tym siłą rzeczy populacja człowieka musiała być niska, tak jak mówiliśmy, 100 tysięcy na całej kuli ziemskiej. Natomiast rolnictwo pozwala gromadzić zapasy i pozwalało na utrzymanie na znaczny wzrost w konsekwencji liczebności populacji, a także na tworzenie większych grup społecznych. No i można powiedzieć, no i wtedy to się dopiero zaczęło. Tak zaczęły się miasta, zaczął się podział ról, klasy społeczne. No generalnie skończyła się w pewnym sensie prehistoria, a zaczęła się historia. Wszystko przez to, że doszło do udomowienia zbóż, czy też różnego rodzaju pokarmu do udomowienia zwierząt i już 9 tysięcy lat temu powstały pierwsze miasta. Tutaj też taki podręcznikowy przykład, to jest miasto Uruk, jedno z tych kopalnych miast w Mezopotamii. Dużo uwagi zwracam na tą ewolucję neolityczną. No bo zboża, tak? I te 10 tysięcy lat temu nasza społeczność, bo ograniczmy się do naszej części świata, ewoluowała sobie jedząc zboża i nagle w roku 2000 co druga osoba jest wrażliwa na gluten. Tak? Z ewolucyjnego punktu widzenia, jeśli jedynym pokarmem przez wieki
było głównie zboże, to była bardzo silna presja, żeby być w stanie to zboże przyswajać. No jeżeli nie było takiej różnorodności pokarmu jak dzisiaj i ktoś nie był w stanie przyswajać dobrze mąki, tak, pokarmu skrobiowego, no to po prostu umierał w dzieciństwie, tak? I te jego geny, które miały tam jakąś, no nie były w stanie produkować białek, które były w stanie przyswajać skrobie, nie przychodził do następnego pokolenia. Widzę, że ja dużo gadam, więc muszę się troszkę przyspieszyć, żebyśmy nie przeciągnęli. I teraz tak, tutaj sprawa jest bardzo subtelna, to znaczy rozróżnijmy dwie rzeczy. Tak, faktycznie jest coś takiego jak celiaklia, to znaczy choroba autoimmunologiczna, która występuje u niecałego procenta, taką ma częstość w populacji, która wiąże się z tym, że układ odpornościowy produkuje przeciwciała, które uznają gluten. Gluten to jest zespół białek, które są w roślinach zbożowych generalnie, dzięki temu, że jest gluten, na przykład ciasto się lepi, takie ciasto drożdżowe, znaczy zrobione z mąki. Organizm myśli, że jest to jakiegoś rodzaju patogen, wywołuje reakcję odpornościową, no i generalnie ma to niedobre skutki dla człowieka. Ewentualnie może być też w analogiczny sposób alergia na inne niż gluten, białka, pszenicy. Tutaj bardzo łatwo można to wykryć za pomocą testu diagnostycznego. Pobieramy krew, sprawdzamy, czy są tam przeciwciała. Jak są, ok, diagnozujemy pani, czy pan ma celiaklię, trzeba przejść na dietę bezglutenową, ok. Natomiast w ostatnich latach zaczęto doszukiwać się pozytywnych skutków diety bezglutenowej wszędzie i wiele osób bez diagnostyki uznawało. Ja jestem bezglutenowy, bo jak przyszedłem na bezglutenową dietę, to mi lepiej. I ja się zgadzam, tak, jest lepiej, ale dlaczego może być lepiej? Na przykład dlatego, że jeżeli ktoś jadł byle co i nagle przychodzi na dietę bezglutenową, to zwraca uwagę na to, co je. Nie je wysoko oczyszczonych, znaczy nie je produktów z takiej wysoko oczyszczonej mąki przetworzonej, w związku z tym na przykład nie ma wzdęć, no bo bakterie, które ma w przewodzie pokarmowym, no bakterie żyją na cukrze. Mąka to jest cukier, tak, chemicznie rzecz biorąc. W związku z tym, jak im dajemy dużo pożywki, to one sobie tam, jest im dobrze, tak, a jak jest im dobrze, no to sobie metabolizują i produkty tego metabolizmu mogą nam dawać nieprzyjemne odczucia. Czyli z jednej strony, więc jest tak, że faktycznie są ludzie, którzy są bezglutenowi, jest to faktyczne schorzenie, ale z drugiej strony mamy trochę to fad diet, czyli znowu znajdziemy książki, gdzie jest napisane, że całe zło tego świata, nowotwory, nie wiem, wojny i wszystko, to jest wszystko przez gluten, tak? I trzeba te dwa czynniki odróżnić. W tej chwili prowadzonych jest bardzo dużo badań w tym zakresie i nie jest jasne, co na przykład zrobić z takimi skorzeniami jak zespół jelita drażliwego. Robi się różnego rodzaju próby i wydaje się, że prawdopodobnie nie jest to wcale wywołane glutenem. Wiele ludzi, ludzi w sensie nie lekarzy, tylko cierpiących na te schorzenia, w ten sposób to wiąże z glutenem. Może to jest jakiś składnik pokarmowy, może ten mechanizm jest bardziej skomplikowany. To jest trudne, bo faktycznie są ludzie, którzy mają jakieś schorzenia przewodu pokarmowego, na które nie mamy takiego łatwego testu, tak? Czyli to jest druga grupa. No i trzecia grupa to są ci, którzy po prostu są przekonani, że gluten im szkodzi i jest im lepiej, jak go nie jedzą. I bez względu na to, czy faktycznie są na coś chorzy, czy w tym przypadku nie są, ale są przekonani, jest im lepiej, no to jakby trudno im zabronić. Natomiast to, co chcę pokazać, że z ewolucyjnego punktu widzenia jakby taka możliwość, że nagle gluten, z którym żeśmy żyli przez tyle pokoleń, nagle zaczął wszystkim szkodzić, no powiedzmy, jest to trudne do uzasadnienia. A żeby pokazać, jak ewolucja jakby przystosowywała nas, czy działała, nie mogę powiedzieć, że działała w kierunku, bo na to zawsze krzyczę na studentów. Ewolucja nie idzie w kierunku, tak? Ewolucja po prostu nadąża za tym sitkiem, które było na początku, tak? Za tą selekcją. Selekcja jest taka, masz do jedzenia tylko skrobie, musisz się przystosować. Albo dobrze trawisz skrobie, albo nie żyjesz. Jak ewolucja sobie z tym poradziła? Skrobia to jest taka długa cząsteczka, może ktoś jeszcze pamięta z chemii, to jest jedna cząsteczka glukozy, one się tak łączą w takie długie łańcuchy, tutaj to powinno być jeszcze dłuższe, takie porozgałęziane, to jest trudno strawić. Trawi to enzym zwany amylazą,
I amylaza jest produkowana w trzustce, czyli i wydzielana do dwunastnicy, generalnie u ssaków. Natomiast u ludzi jest trochę inaczej. Ale żeby wyjaśnić, co się stało u ludzi, muszę się odwołać. Państwo wiedzą, co to jest. Ktoś jest młody i nie wie, muszę wyjaśnić. Kaseta magnetofonowa. Ktoś nie używał? Jest ktoś, kto nie wie? Wszyscy wiedzą, no to świetnie, bo to jest bardzo dobry przykład, tylko przyszło mi do głowy, że może już wyrośliśmy z tej epoki, kiedy to było używane. W każdym razie, na kasecie magnetofonowej piosenki były nagrane po kolei, tak? Jak się chciało kolejną, to trzeba było sobie przewinąć tą taśmę, nie można było kliknąć, ona się nie robiła od razu, tak jak na płycie CD albo tak jak w plikach. I w podobny sposób można powiedzieć, że geny są nagrane w DNA. Mamy nić DNA i tam co jakiś czas, bo nie cała informacja jest kodująca białka, mamy gen, czyli przepis na jakieś białko. Jakbyśmy sobie wyobrazili, tutaj mamy sobie DNA, tutaj o jest gen, który się nazywa AMY1, gen kodujący ten enzym amylazę. I w historii doszło do tak zwanej duplikacji, to znaczy, że ten gen się powielił. Nie wnikajmy w mechanizm, bo to jest na oddzielny wykład lub kilka. I generalnie tak się zdarza, że gen się może powielić, czyli tak jakby ta piosenka się nam nagrała drugi raz gdzieś indziej w tej taśmie, a potem jeszcze gdzieś indziej. Jeżeli mamy kilka kopii, to ta pierwsza kopia będzie robić to, co robiła, czyli funkcja jest zachowana, a te pozostałe mogą robić inne rzeczy. I w przypadku amylazy te dodatkowe kopie pozwalają na produkcję amylazy w ślinie. I co się okazało? Liczba tych kopii genu jest związana z ilością wydzielanego enzymu i u naszych najbliższych krewnych, czyli u szympansów, jest jedna kopia genu i w ogóle one nie wydzielają w ślinie amylazy, czyli nie trawią skrobi w ślinie, dopiero w jelitach. Populacje ludzi, które mają mało skrobi w diecie, czyli współcześni łowcy zbieracze, na przykład w lasach deszczowych, ale też takie ludy jak na przykład Jakuci, którzy głównie jedzą mięso lub ryby, mają kilka kopii tego genu, mało, 3, 4, 5. Natomiast populacje takie jak Europejczycy, ale też ci łowcy zbieracze, którzy jedzą dużo roślin bulwiastych, bogatych w skrobie, mają tych kopii dużo, 6, 8, 10, czasem 12, tak? Czyli była presja ewolucyjna w stronę mechanizmu biologicznego, opartego oczywiście na genach, żeby tą produkcję amylazy w ślinie zwiększać, po to, żeby trawienie skrobi zaczynało się już w momencie rozgryzania pokarmu, po to, żeby tą skrobię jak najlepiej przyswoić. Inny przykład i znowu też związany z, można powiedzieć, z nietolerancjami pokarmowymi, to jest kwestia tolerancji laktozy. Generalnie ssaki, jak sama nazwa wskazuje, żywią się mlekiem matki i potem przestają jeść mleko i dorosłe ssaki nie trawią mleka. A niektóre zwierzęta, na przykład przeżuwacze, gdyby krowie dać mleko, to tam by doszło do fermentacji w żołądku i generalnie ta krowa zginęłaby, znaczy umarłaby w bardzo bolesny sposób. Czyli dochodzi do wyłączenia, jeżeli ssak jest odstawiany od mleka matki, dochodzi do wyłączenia genu, który się nazywa niestety tak, nie jest to żadna fajna nazwa, MCM6. Ten gen MCM6, on włącza lub wyłącza, mówiąc obrazowo, gen LAC1, który produkuje białko, które pozwala na trawić cukry, które są zawarte w mleku. Jeżeli nie mamy tego genu, czyli nie mamy laktazy, znaczy nie, kiedy gen nie działa, nie mamy laktazy, generalnie mleko w brzuchu nie jest trawione, daje przykre dolegliwości gastryczne. I okazało się, że około 4000 lat temu w Europie nastąpiła mutacja, która polega na tym, że ten gen nie wyłącza tego, w związku z tym dorosłe ssaki, czyli dorośli ludzie, mogą dalej pić mleko. Hipoteza jest taka, że to było korzystne przystosowawczo, ponieważ w Europie, gdzie generalnie jest ciemno w porównaniu z Afryką, zwłaszcza w zimie jest ciemno, jest niedomór witaminy D. Witamina D jest potrzebna, żeby przyswajać wapno. W związku z tym takie dodatkowe źródło wapnia z
z mleka było bardzo potrzebne. I jak spojrzymy sobie na frekwencję ludzi, którzy są w stanie trawić laktozę, to jest tylko stary świat przedstawiony i to oczywiście jest, no, można odnieść do poziomu genetycznego, to widzimy, że najwięcej ludzi zdolnych trawić laktozę jest w Europie, ale też w tych obszarach Afryki, gdzie gospodarka opiera się na bydle. Natomiast w takich obszarach, na przykład tutaj wśród rdzennych mieszkańców Australii i Nowej Zelandii, ta zdolność trawienia laktozy u dorosłych ludzi jest bardzo niska. Jeszcze jedna rzecz, jak to jest z tą dietą? Czasem presja ewolucyjna może doprowadzić, znaczy wpędzić nas w pułapkę, czy też zagonić w kozi róg. I to jest taka historia też, która jest bardzo częsta w podręcznikach. Przykład tego, jak presja ewolucyjna przez wiele pokoleń była w jednym kierunku, po czym nagle ten kierunek się diametralnie zmienił i ludzie nie zdążyli się przystosować. W Polinezji jest to mniej więcej tutaj wyspa o nazwie Nauru, to jest kraj, który przoduje w statystykach otyłości, to znaczy prawie wszyscy mają nadwagę, 70% ludzi jest otyłych, otyłość to jest BMI powyżej 30, średnio jeden mieszkaniec waży 100 kilo i jeszcze 30% cierpi na cukrzycę. Czyli jest to bardzo poważny problem. Można zapytać, jak na takiej rajskiej wyspie, co tam się stało? Otóż jak popatrzymy na zdjęcia historyczne, to mieszkańcy tej wyspy owszem byli takiej solidnej budowy, ale nie byli otyli. Co się stało? W latach 40. odkryto akurat na Nauru bardzo bogate złoża fosforytów, które po prostu były potrzebne w świecie zachodnim. W związku z tym pojawili się tam głównie Amerykanie z pieniędzmi i z zachodnim stylem życia, a mieszkańcy lokalni nagle w ciągu jednego pokolenia przestali musieć pracować czy też zdobywać pożywienie w tradycyjny sposób, bo mieli pieniądze i mieli dużo taniego jedzenia, które przyjechało z ludźmi, którzy chcieli z nimi handlować. W związku z tym z pokolenia, tak w bardzo krótkim oknie czasowym, zaczęli jeść dużo więcej niż jedli, bogatego w cukry jedzenia, no i przestali się ruszać. Natomiast jak się okazało, ich metabolizm, dlaczego oni tak strasznie utyli, tak? A my tutaj jakbyśmy sobie podliczyli kalorie, to ja jestem się w stanie założyć o cokolwiek, że ludzi, którzy jedzą tyle, ile powinni, a nie więcej, to jest tutaj niewielu. Spokojnie, myślę, tak jak norma, powiedzmy taka zupełnie podręcznikowa, to jest 2000 kalorii, to ja myślę, że tak ze 3 to większość z nas zjada spokojnie. I dlaczego jest tak, że tylko niektórzy z nas tyją, a nawet jak tyją, to tyją, nie wiem, 5-10 kilo, natomiast nie jesteśmy takimi chodzącymi kulami, tak jak ci biedni ludzie na Uru. Ich genom wyewoluował, znaczy po prostu był bardzo silnie selekcjonowany w stronę silnej odporności na głód. Tutaj mamy taki system kolonizacji w Polinezji, że ci ludzie pływali na takich łódeczkach przez ocean, to jest ocean, to są gigantyczne odległości, kolonizowali nowe wyspy i w momencie takiej kolonizacji, no ci, którzy byli w stanie przeżyć na tych rezerwach, które mieli, czyli mieli oszczędny metabolizm, dopływali, reszta nie przeżywała tej podróży. Po iluś takich wydarzeniach w populacji zostali tylko ci, którzy mieli organizm niesłychanie oszczędny. Taki organizm, który był w stanie wszystkie zapasy natychmiast odkładać i bardzo niechętnie jakby te zapasy oszczędnie z nich korzystał. Tak? I to świetnie działało do momentu, kiedy ta presja ewolucyjna się nie zmieniła, czyli kiedy nagle nie spadło na nich to europejskie czy też zachodnie wysokocukrowe, bogate jedzenie. Swoją drogą podobna historia dotyczy na przykład Indian Ameryki Północnej, którzy mając do czynienia z amerykańskim jedzeniem, tyją dużo bardziej i dużo częściej cierpią na cukrzycę niż na przykład ludzie pochodzenia europejskiego, bo znowu tam w tych populacjach Indian amerykańskich, północnoamerykańskich także były takie długie okresy głodu i oni przez tysiąclecia ewoluowali w tą stronę i nie zdążyli się dostosować do tych nagłych zmian, które przyszły
wraz z pojawieniem się białego człowieka. To zresztą widać na takim wykresie, kiedy porównamy procent populacji otyłych i cierpiących na cukrzycę. Popatrzmy, w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że ponad 30% jest otyłych, nie tylko z nadwagą otyłych. Natomiast procent cukrzycy jest niewielki, podczas kiedy w krajach takich jak Chiny, Japonia czy Indie, które są skrajnym przypadkiem, tych cukrzyc w porównaniu, to jest wszystko cukrzyca typu drugiego, czyli ta niegenetyczna, ta powiedzmy ze złego stylu życia, ten odsetek jest, ta proporcja jest zupełnie inna, czyli to są te społeczeństwa, które chociażby dzięki rolnictwu żyły w obfitości, oczywiście pokarmu. Oczywiście mieliśmy przednówek, ale jednak przez większą część czasu tego pokarmu było dużo i był to też od razu pokarm wysokokaloryczny. Czyli jak już był, mąka, sam cukier, samo dobre, tak? W związku z tym tu była inna presja ewolucyjna niż tutaj i stąd występowanie tych chorób jest inne. I jeszcze na sam koniec, bo ciuteczkę przeciągnęłam, ale mam nadzieję, że Państwo mi jeszcze pozwolą, dwa slajdy chyba jeszcze mam. Chcę powiedzieć o jednej rzeczy, jak pewne wydarzenia historyczne mogą się odbić na genach, bo jak tutaj mówiłam o mieszkańcach Nauru i o obszarach głodu, każdy mógł sobie pomyśleć, no dobrze, ale przecież w Europie też były różne wydarzenia głodu. I musimy tutaj odróżnić, że pewne wydarzenia, które są powtarzalne i działają przez długi czas w historii, mają szansę wpłynąć na frekwencję genów i odbić się na poziomie genetycznym. Natomiast to jest bardzo ciekawy przykład, jak pewne wydarzenie, to znaczy tak zwana głodowa zima między 1944 a 1945 rokiem. Holandia była, znaczy tam była blokada i był straszny głód. Umarło kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy ludzi, nie pamiętam dokładnych statystyk. Natomiast ważne jest to, że dużo więcej ludzi w swojej historii osobistej miało taki epizod niedożywienia. I okazało się, że dzieci matek, które w tym czasie były w ciąży podczas tego głodu, były dużo bardziej podatne na cukrzycę i otyłość i częściej cierpiały na choroby układu krążenia, czyli metabolizm matki poddany takiemu trwałemu, znaczy krótkotrwałemu, no bo to jest tylko tam, nie wiem, było parę miesięcy, powiedzmy pół roku, krótkotrwałemu głodowi, poprzez zmiany nie na poziomie genetycznym, tylko epigenetycznym, czyli bardzo krótko powiem, to chyba będzie najkrótszy wykład z epigenetyki w historii. Mamy kod genetyczny, czyli zapis, tak, A, tam AC i tak dalej, jak idą zasady. Natomiast mówiąc obrazowo, możemy powiedzieć, że te literki mogą się tak jakby nastroszyć albo nie nastraszać. To jest oczywiście zupełnie moja tutaj poetycka wizja. Chodzi o to, że to ich nastroszenie, które się odbywa poprzez przyczepianie pewnych cząsteczek, ale powiedzmy, że to na ile one są nastroszone albo gładkie, wpływa na to, jak ta informacja jest odczytywana. To są efekty epigenetyczne i one się dzieją już w życiu płodowym, znaczy już po tym, jak osobnik zacznie istnieć w tym przypadku, czyli to, co się działo z metabolizmem matki, dokonało zmian epigenetycznych u dzieci, co jest niesłychanie ciekawe, nawet ten efekt jest widoczny u wnuków. Jeśli chodzi o ssaki i o ciążę, mamy też tak, że matka, poza tym, że jest w ciąży, przekazuje dziecku całą komórkę jajową. Natomiast ojciec tylko dostarcza materiału genetycznego w postaci plemnika i ta komórka jajowa jest produkowana w organizmie matki, w związku z tym zresztą swoją drogą u kobiet w życiu płodowym, czyli jeżeli były to dziewczynki, które były płodami w czasie tego głodu, ten głód wpłynął już na ich komórki rozrodcze i dlatego u wnuków kobiet, które w czasie głodu były w ciąży, widać efekty. I to są takie efekty ogólnometaboliczne. Tutaj taka anegdotka, że w tym czasie też Audrey Hepburn była wtedy jako dziecko w Holandii i podobno do końca życia się borykała z różnymi chorobami, na przykład chorowała na anemię. To jako tak, żeby sobie zapamiętać tą historię głodowej zimy. No dobrze, to już podsumowując, do jakiej diety człowiek jest dostosowany?
czego się dowiedzieliśmy? Że dieta zmieniała się diametralnie wiele razy w historii człowieka i że znacznie się różni między regionami świata. Tutaj mogłam nie mówić tego wykładu, wszyscy z tą wiedzą już przyszli. Tak, ktokolwiek, kiedykolwiek wyjechał w którąkolwiek stronę z tego kraju, to wie, że je się coś innego niż u nas. Człowiek może przeżyć, jedząc zarówno wyłącznie rośliny, bo weganie nie umierają, jakby chcieli mięsożercy, jednak żyją. I jednocześnie może też jeść wyłącznie mięso, ale uwaga, to musi być mięso z tłuszczem, tak jak na przykład Eskimosi. Faktycznie samego mięsa, samych mięśni się nie da. Trzeba jeść jeszcze podroby i inne elementy zwierząt. No i wiemy, że człowiek jest wszystkożerny, ale na przykład jak się porównuje dietę takich społeczności zbieracko-łowieckich współczesnych i żyjących tam na przykład szympansów, to jednak człowiek jest dużo bardziej selektywny w stosunku do roślin, które je, niż te szympansy. I znalazłam taką ciekawą pracę, gdzie właśnie autor próbował znaleźć te cechy wspólne i doszedł do jednej konkluzji, że prawdopodobnie jedyną cechą wspólną dla ludzkiej diety jest to, że ludzie jedzą wszędzie na świecie gotowane posiłki i że tą cechę można wyróżnić jako taki znak charakterystyczny diety człowieka, czyli jakbyśmy się zapytali, jaka jest dieta człowieka w sensie biologicznym, je cokolwiek, ale to gotuje. Taka powinna być odpowiedź. Ogień został opanowany dawno temu już przez Homo erectus, czyli ten ogień z nami jest bardzo dawno. I oczywiście można powiedzieć, ja nie jem nic gotowanego niż żyję, tak? Bo na przykład nie odgrzewam sobie, ale jednak ludzie, którzy jedzą tylko surowe rzeczy, są prace, które pokazują, że są w gorszej jednak kondycji, czyli nie chodzi o to, żeby było ciepłe, tylko chodzi o to, że przeszło gdzieś w swojej produkcji proces podgrzewania. I na sam koniec bardzo ciekawa, jest taki album, on się nazywa Hungry Planet, czyli Głodna Planeta. Pan miał taki pomysł na zdjęcia, to znaczy z kilkudziesięciu krajów, tutaj są tylko wybrane cztery, poprosił ludzi, żeby pokazali swoje tygodniowe zakupy czy całe jedzenie, które jedzą przez tydzień. I album składa się po prostu z zestawienia tych zdjęć z miejscem, gdzie zrobiono te zdjęcia i z kwotą, jaką na to wydano. W krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, to jest około $300. W Chinach i tutaj na tym poziomie też byłaby Polska, czteroosobowa rodzina, całkiem sporo jedzenia. Dla Polski to też było około $150. Oczywiście to tam zależy, co się kupi, tak, jest pewna rozpiętość. I bardzo pouczające jest zwrócenie uwagi na te obrazki. Tutaj, ile tu jest osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześcioosobowa rodzina w Czadzie tygodniowo żyje za $1.20. Tak samo rodzina z Ekwadoru, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób, dużo dzieci, tygodniowe zakupy kosztują, znaczy wszystko, co oni jedzą, to nie jest tak, że tam, nie wiem, coś sobie zbierają i to tu nie jest wliczone, za $32. I to jest tak trochę do przemyślenia, a trochę to przestrodze, jak kiedyś będziemy narzekać. Warto się do tego odnieść, a swoją drogą polecam przejrzenie, bo jest to bardzo ciekawe. Pokazuje też, jak nasze diety są różnorodne na świecie. Dziękuję.